Hej, sukces, świętuję, ponieważ udało otworzyć mi się konto biznesowe. Pani Piątek do mnie zadzwoniła, że wszystkie formalności zostały dopełnione i konto jest aktywne. Bardzo się ucieszyłem. Od razu wychodząc z banku zadzwoniłem do księgowej z tą radosną informacją. Oczywiście ona też się ucieszyła i powiedziała, że kontynuuje w takim razie moją dalszą rejestrację mojej firmy, czyli rejestracja w VAT-ie, PI number i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko idzie do przodu, ale, no zawsze jest ale, to będzie trwać, te rejestracje końcowe będą trwać od miesiąca do półtora, więc no muszę uzdrowić się w cierpliwość. Tak bywa i taka jest Anglia. Więc to tyle, jeżeli chodzi o firmę, a w dalszej części odcinka, tak jak obiecałem w zeszłym filmiku, przedstawię Wam dzisiaj auto z fabryki Renault. Od czego zacznę? Zacząć muszę chyba od przeprosin fanów tej marki i użytkowników tych aut, ponieważ to, co w tej chwili powiem, to jest tylko moja opinia na podstawie wieloletniego doświadczenia i jazdą wieloma autami, tak, które miałem przyjemność testować, pracując na nich. Więc zaczynajmy. Dzisiaj jest sobota. Zaczynam swój weekend. Bardzo się cieszę, ale nie mam siły na ten weekend, ponieważ jestem wyczerpany. Co to znaczy? W środę jeździłem autem Renault przez 11 godzin i do dnia dzisiejszego szumi mi w uszach. Właściwie to nie wiem, jak się nazywam. To coś okropnego. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa na temat tego auta, co mogę powiedzieć, że auto jest nieintuicyjne. Wszystkie przyrządy, tak jak tempomat, który zrozumienie go zajęło mi 200 km. Tyle czasu potrzebowałem, żeby ustawić tempomat. Co za tym idzie, wyłączając go, wszystkie ustawienia wracają do ustawień bazowych. Trzeba użyć trzech funkcji w różnych miejscach, dwie na kierownicy i jeszcze jedną funkcję na desce rozdzielczej, żeby uruchomić tempomat. No kto to pomyślał? No to jest niebezpieczne, no bo trzeba myśleć, żeby ustawić tempomat. Ustawianie wysokości szyb czy lusterek jest w takim miejscu, że też odrywa się wzrok od drogi, aby skierować rękę w odpowiednie miejsce i opuścić lub podnieść szybę. Kolejna bzdura. Nic temu autu nie pomoże. Kompletnie żaden halogen, alufelgi, piękny kolor, naklejki. Nic, nawet goła baba na róże nie pomoże. To jest katastrofa. Siedzenia są tak niewygodne, że po trzech godzinach modlisz się, aby wysiąść z tego auta i po prostu pochodzić, bo cię tyłek boli. Ja przed 6 godzinami pracy postanowiłem, że musiałem wziąć przerwę. No i chciałem się położyć, wyciągnąć, bo już mnie plecy bolały. To był najgorszy pomysł, jaki miałem, ponieważ po pół godziny leżenia na tym łóżku nie mogłem wstać. Byłem tak połamany i myślę, gdybym położył się przed ciągnikiem, byłoby to dla mnie lepsze, wygodniejsze i na pewno bym był wypoczęty. Auto jest w środku nieprzygotowane, to znaczy tam nie ma schowków, tam nie ma nic. Nawet wieszaki na ubrania są tak w takim miejscu, że właściwie nie wiem po co, bo połowę kurtki czy ręcznika będzie leżało na łóżku, więc katastrofa. Mówi się, że Volvo to jest, że Renault to jest uboższy brat Volvo. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ Renault to jest bankart. To jest bankart, któremu ktoś na siłę chciał zrobić krzywdę. Tyle plucia. Zapraszam Was na obejrzenie właśnie krótkiej relacji, którą zrobiłem w środę. I tyle. Co mogę powiedzieć? Nie polecam tego auta. Na pewno takiego auta nie kupię i współczuję osobom, które użytkują tego typu ciągniki, bo to jest wyzwanie. No nic, szkoda mojego gadania. Sami zobaczcie. Tak wygląda Renault z zewnątrz. No, mnie się osobiście nie podoba, no ale z gustami się nie dyskutuję. No nic, przejdźmy może do środka. Zaraz wejdziemy do środka, ale zanim wejdziemy, chciałem Wam pokazać tutaj schowek, który otwiera się guzikiem. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale co jest ciekawe, olbrzymie drzwi do schowka, no sugerują, że będzie dużo miejsca.
A w środku miejsca jest tyle, że można rękę wsadzić. Tu już jest koniec. Dwie dłonie. Do czego ten schowek? Nie wiem. Tak, jesteśmy w środku w Renault. Zacznę może od deski rozdzielczej, no, która jest, jak dla mnie, jest to porażka. Właściwie powrót do przeszłości. Kiedyś w Polsce była świetna firma Unitra, która robiła fajne radioodbiorniki. Ona miała takie właśnie wskaźniki. No wygląda to tak, jakby ten wskaźnik został ściągnięty z Cinquecento. No to w ogóle, no nie, no to to jest, no, jak dla mnie jest to po prostu, jest to porażka. No, nie, co tu dużo mówić, no tutaj się fabryka Renault się nie popisała. Dalej co? Kierownica. Kierownica jest olbrzymia. I w dodatku jest niepraktyczna. Więc kierownica odpada. Możemy ją oczywiście, tutaj jest z boku taki guzik, nie wiem czy będzie go widać, odblokować tą kierownicę i ją odłożyć. Oczywiście ruch tą kierownicą jest niewielki, z tego względu, że tutaj też mamy kolumnę, która właściwie jest nieruchoma i ona dla osób wysokich no nie uniemożliwia jakby uzyskanie prawidłowej pozycji. Co mamy w drzwiach? W drzwiach mamy nadmuch, też z Cinquecento chyba, albo z dużego Fiata. Klamkę do drzwi, która nie wiem, jak, no dobrze, bez komentarza. No i mamy, możemy tutaj regulować sobie lusterka i szyby. No ale spuszczając szybę do dołu, ta szyba nie otwiera się do końca. No porażka, no ale dobrze, jest jak jest. Co dalej? Z lewej strony mamy sterowanie do klimatyzacji, to dosyć duże urządzenie, nie wiem po co tak wielkie. Mamy tu szereg jakichś guzików, no i mamy tu miejsce, nie wiem na co. Na karty do prawa jazdy, nie wiem, do bankomatu. Następna półeczka, nie wiem, chyba na igły do szycia, nie wiem po co to jest. Mamy tutaj sterowanie w tym miejscu tempomatem. Rozumiecie to? To nie jest w kierownicy, tylko tu jest z boku. No ale dobrze, w kierownicy też można ustawić, ale zrobiłem 400 km i dopiero po 200 doszedłem do tego, jak to się dzieje i dalej tego nie rozumiem. Mamy hamulec ręczny, no porażka, no ale jest jaki jest. Następny dmuchawy. No wygląda to dość słabo. No i jakieś półeczka, w którą można włożyć, nie wiem, klucze od samochodu. No i jest półka zamykana też. No ale to chyba na paczkę od papierosów, no to jest tyle. No i jakieś półeczki na dole. Mamy tu na napój, ale to może być tylko puszka, bo tu wysokość jest dosyć utrudnia włożenie jakiejkolwiek butelki. Więc jest to bez sensu. Co mamy dalej? Dalej mamy, jeżeli chodzi o wyżej, mamy zasłonę od słońca, więc to jest, no to jest praktyczne. No i teraz ciekawostka przyrodnicza. Mamy to coś. Do czego to jest? Urządzenie, nie wiem, półeczka, tu chyba się wkłada, nie wiem, wizytówka albo prawo jazdy, żeby to zamknąć. Nie wiem, do czego to jest. Nieważne. Potem co? Mamy znów jakieś urządzenia z kolejną jakąś tam półką, ja może zaraz wyjdę. No i mamy radio na górze. No dosyć takie, no kiedyś tak w Mercedesie było, tego się już nie robi, bo jest to po prostu niewygodne. Nic, postaram się teraz wstać i pokazać Wam półki, jak wyglądają. Pierwsza półka nad kierowcą jest dość głęboka, więc można zmieścić sporo rzeczy. Druga środkowa jest wąska, ale też głęboka, więc pomieści na pewno jakieś tam przybory. No i trzecia półka też jest głęboka. Zawsze można sporo rzeczy zmieścić. Ciekawostką tutaj jest, ja może włączę. To są te burdelówki, które fajnie oświetlają to w nocy. To jest fajnie rozwiązane. Mamy też tutaj szyberdach, który jeżeli go otworzymy, możemy go zasłonić jeszcze taką roletą. Jak ktoś lubi, żeby mu nie wiało. Jeżeli chodzi o półki, mamy jeszcze półeczkę taką po lewej stronie na jakieś tam dokumenty. I może usiądziemy tutaj, może nawet nie usiądziemy, tylko tu z lewej strony, zobaczcie. Jest następna dmuchawa i cała ta przestrzeń jest niewykorzystana. Tutaj jest mało miejsca na nogi, to jest raz, a dwa, że tam powinna być półka, ale tej półki nie ma. No ale no nic, siedzenia są takie, jakie są, są bardzo niewygodne, trzeba się do nich przyzwyczaić, no ale to nie wymagajmy. No i mamy następną półkę na dwa długopisy. Zobaczcie, co tu się mieści. To jest mój mały palec i koniec. To są dwie półki, to czy to jest dwie, to jest jedna.
na dwa długopisy. Jakby ktoś chciał jeszcze napisać książkę, to może tutaj jeszcze mieć następne dwa, jak tam te się dwa długopisy wyczerpią. No ale dobrze, dalej mamy sterowanie do Webasto. Oczywiście jest taki wielki magnes, że to może być po prostu i tak, i tak, i tak, i to jak to się kto będzie chciał, nie wiem po co, to mogli to na wymiar zrobić. No i dwa wejścia 24 i 12 V na zapalniczkę, plus jakieś haczyki w tym miejscu, w tym i w tym. Lampki takie niesterowalne właściwie, więc one świecą w jednym kierunku, nie wiem, trochę to jest bez sensu. Ten model nie ma górnego łóżka, więc mogę spokojnie się wyciągnąć. Tu jest jakaś łapka na górze do podtrzymywania się. Można tu chyba ćwiczyć, nie wiem, podciągać się widoczniej. No i mamy łóżko, które jest niewygodne. Ja je teraz postaram się otworzyć. Po co? Ponieważ tutaj mamy miejsce na, bo to jest bardzo uboga wersja, na lodówkę. Tylko, że to jest tak płytkie, że myślę, jakby tutaj lodówka była w tym miejscu, bo tutaj jest zaślepka, to tam by weszło salami, ser żółty i rozpłaszczona butelka coli. No ale to kto co lubi. Mamy tutaj schowek też niezbyt głęboki z lewej strony i z prawej strony też mamy schowek. No jest ten samochód dla trampera jest niepakowny. Kompletnie niepakowny. Co dalej? Mamy podwójną, dwa poziome podłogi, czyli nie ma jednolitej, co powoduje, no to powiedzmy dobrze, jest tak jak jest. Cóż mogę powiedzieć na temat tego samochodu? Nasuwa mi się tylko jedna rzecz, porażka. Porażka, to jest taki powrót do przeszłości, jak wcześniej mówiłem. Nawet tutaj, nie wiem, choinki, nowe zasłony, cokolwiek by tu człowiek nie zrobił, nie pomoże temu autu. Ja jestem zażenowany, zrobiłem tym autem dzisiaj 500 km. Jestem tak zmęczony. Ten auto nie jest intuicyjne. Jedyne co jest, to jest silnik i rama. I tak naprawdę jedyne co w tym samochodzie mogłoby być fajne, jak dla mnie. Znaczy nie fajne, tylko to, że on po prostu dojedzie z naczepą do celu. Nic poza tym. Zresztą strasznie dużo pali, a tutaj patrzyłem na komputer, to oni cały czas tam było na 38-40 litrów, więc to może coś jest z silnikiem nie tak, ale to nie powinno mieć miejsca takie spalanie, więc jeżeli ktoś na takie auto się decyduje jako właściciel firmy, musi wiedzieć, że to, że mniej zapłaci, to nie znaczy, że nie odda tego w przyszłości użytkując to auto. Auto jest niefunkcjonalne, jest obrzydliwe, jeździ się z tym fatalnie i tyle mojej opowieści na temat tego auta. Na pewno takiego auta bym do firmy nie kupił, chociaż cena jego na pewno jest atrakcyjna. Oczywiście też przepraszam tych, którzy jeżdżą tymi autami, bo to nie chodzi o to, żeby im ubliżać. To jest moja ocena tego samochodu na podstawie aut, którymi jeżdżę na co dzień. Ja to auto wziąłem tylko raz na przejażdżkę i więcej go nie wezmę. Chciałem sprawdzić, chciałem się zobaczyć, co tak naprawdę w tym aucie jest. Nie ma nic. Nie ma nic ciekawego. Kładłem się, położyłem się na pauzę 45 minut na łóżko. Łóżko jest po prostu cholernie niewygodne. Cholernie niewygodne. Dobrze, nie ma co pluć. Auto dowiozło towar. To jest najważniejsze. To jest mój pierwszy raz w Renault i ostatni. To wszystko i do następnego odcinka. Pozdrawiam.